dzisiejsze na kanapie, jak widzicie, poza kanapą. Cześć, Tomek Kutera, poligamia.pl, razem ze mną Piotrek Gnyp, Konrad Hildebrand. Pokażemy Wam to, a to jest PlayStation Move. I na początek przywitamy się tak, jak chce tego Move i chce tego Sony PlayStation 3, czyli panowie, 3, 4. Blip, blip. Jeżeli nie widziałeś chyba jeszcze reakcji PlayStation Move, tak wygląda opakowanie, proszę. Rozpakuj, zobacz, jaka to piękna piłka przyszła z Sony. Mamy kamerkę, czyli i to ja. PlayStation i widzisz już. Pierwszych. Już się pomyliłem, tak? Jak widać, ilość sprzętów na tyle, że rośnie wykładniczo. Wilota, mamy PlayStation i. Kiedy je sobie zbandujemy, ta kuleczka, znaczy są takiej wielkości, proszę, jak widać, prawie równo wyglądają. Ta kuleczka jest miękka. Tiger Woods! Gramy w golfa! Właśnie sprawdź tak, czy sięgasz ręką. Tak, że jestem bezpieczny. Wyglądają na włosy Piotra Knypa. Point your PlayStation down. Directly into PlayStation i camera. Teraz point down. Golf. Mówiłem, że to nudny sport. Dzień dobry. Czyli przyłożycie, jak on tu siedział? Ja mogę coś... Wydaje się, że mam Wilota, mogę się bronić. Czuję to, tak? Na Wii tego w ogóle nie czułem. A jak jest z lagiem, panowie? Bo jest ogromny, okropny lag. O, jaki jest lag. Zobacz. Stań w obszarze oznaczonym jako 1G. Ja jestem 1G, to ty. Uwagi. To kamera musi widzieć. Teraz jeden łuk będzie, twój jeden move będzie łukiem, a drugi będzie wszystkim innym, czyli kołczanem. To jest na czas? Strzało dzieciwo. Na cyngiel. O, wcale. Naciągasz i celujesz teraz niebieskim. Celuj najlepiej w tarczy. Wyglądamy idiotycznie z tymi kontrolerami, dwoma spadami, to arystokracja, o Boże. Jak ktoś biega, to też wygląda jak głupek. Zobacz, jak masz piersi. Ha! Radny. Okej. To jest taka wariacja rosyjskich jajeczek. Właśnie chciałem powiedzieć. Oj, można je mordować. Tak, morderca. Chyba będzie znowu owca. No, okej. Okay. To jest w kościach. Zbliża się premia wydłuż. Czyli mów działa jak latanka. Tak. Kochamy japońskie gry, zwłaszcza takie jak to. Wygląda to brzydko, nie jest fajne. Ja widziałem tę grę na reklamówce jakichś japońskich z takimi paniami, one wyglądały jakbyś dobrze bawiły. Im za to płacono, żeby się też bawiły. Żeby ta postać mogła przejść do końca, czyli w tym przypadku wyrównać to do poziomu kreski, już to wyjdzie. Czyli całość akcji polega na odpowiednim oświetleniu klocków, które są w przestrzeni. Bardzo fajna gra. I taka też spokojna, można spokojnie siedzieć na kanapie, nie jak nie flower pisać, trochę. Jak flower trochę. No, czyli udajecie, że kręcicie film, tak? Tak. I tutaj właśnie mam problem z tym, że ten mały lag, który jest, mi przeszkadza. Zabijam. A ja z kolei laga nie czuję. A, czyli jest cover system. Tak. I zobaczył jak żywe. Dobra, mamy róża, zobaczcie, ma niebieską teraz. Fajne, że to różne kolorki, ale chciałbym też móc je na przykład zmieniać jakimś takim zygzaczkiem. Ale po co? To twórca mówi ci, jaki masz mieć kolor. A nie wiem, że koloru różowego nie lubię, ja mam cały czas różowy. A lubisz kolor czarny pada? Nie, nie lubisz, ale grasz czarny. Lubię czarny kolor.
A tam leży mu czarny pad do Xboxa. Oj, aktorzy są tacy. No to sorry, ten celnik mi się teraz kojarzy z Weshoot i wtedy jest go... To zabawne, zawsze mi się wydawało, że w grach komputerowych chodzi o to, że w przeciwieństwie do gier planszowych można pokazać prawdziwe rzeczy, nie trzeba rysować jakichś pionków, żetonów, a to już gra jest pionka. Czekamy na szachy na move? No, to jest... Szachy na move może nie. Ale serio, w tych 40 Battle, Necromunda, wszystkie te bardziej turowe niż zręcznościowe, czy czasu rzeczywistego strategie, wydaje mi się, że się bardzo dobrze sprawdziły. Roz przykładem, tak? Naciśnij trójkąt na tworzyć. O, widzisz i wybierasz. Dobra, no to budujemy tutaj. Kupiłbyś kolejny teraz move? Znaczy teraz, jeśli miałbym kupować move, to dla Rus. Czyli jedna gra to trochę dla mnie za mało, by kupować zupełnie nowy kontroler i wydawać kilkaset złotych na niego, na cały system. Ale biorąc pod uwagę, co tam szykuje się w przyszłości, to... No, ale poczekałbym do gwiazdki. A Start the Party, nie wiem... Dla mnie Asar... Sports Champions... To jest zestaw minigierek, tak? Jakiś jeden zawsze się przydaje. Chyba jednak bym Sports Champions wybrał, bo tam jest więcej do robienia niż Start the Party. Fajny sprzęt, fajnie działa, na przykład w Start the Party oddaje wszystkie te przedmioty, ale póki co nie ma zupełnie oferty. Znaczy się, no, gry strategiczne nie są dla mnie, plus mnie nie przekonuje, po prostu nie lubię takich gier. Podobają mi się gry sportowe, tam golf, Sport Champions i tak dalej, ale to trochę za mało, żeby kupować sprzęt za kilkaset złotych. Zwłaszcza, że z jednym kontrolerem granie w Sports Champions, czyli bez tarczy na przykład w Gladiatorów. Tak, to trochę bez sensu. Mi się move podoba. Znaczy w tych grach bardziej zręcznościowych czuję, że jednak ten lag troszeczkę mi osobiście się przeszkadza. Ja mam niższe wymagania. Znaczy tylko przy Weshoot czuję, że trochę jest tam opóźnienia, które jakby wpływa. Przy innych grach tego nie odczuwam, zwłaszcza przy sportowych. No nie wiem, cena za 200 zł za ten kontroler, tak? To jest 200 z grą i kamerą. Jest dla mnie okej, okay, tak? Znaczy inne akcesoria, które kupujemy do konsol, kosztują podobnie. Też chyba najfajniejszą grą, którą mamy teraz, to jest demo Ruza, które jest fajne. Ja nie gram jak tam w gry planszowe na planszy, wolę mieć je na konsoli. Mając te parę rzeczy już dostępne, czyli jako Chroma, Ruza, Sports Champions, nawet Star Wars Party, uważam, że tak, to jest fajne.